Hamburg, 13 listopada 2023. Jesteśmy w katolickim z nazwy szpitalu Marienkrankenhaus. Powstałem w 1864 roku. Wielokrotnie ratowała go Matka Boża. W tym szpitalu był ostatni fatimski papież. Odwiedził Hamburg, gdzie zmarł jego papież święty Benedykt V 4 lipca 965 roku. Odwiedził jako nuncjusz papieski. Pius XII. Urodził się w rocznicę urodzin Benedykta V, 2 marca, w tym samym miejscu, w Rzymie, przy Zamku Anioła. Został papieżem w rocznicę swoich urodzin, urodzin Benedykta V i urodzin Leona XIII, 2 marca 1939 roku. 2 marca 1917 roku, kiedy jeszcze nie znał siostry Paczeliny, której 40. rocznicę śmierci dzisiaj obchodzimy, został nuncjuszem papieskim na Bawarii. Był to dzień urodzin Adolfa, który zaczął swoją działalność tańcząc malując piękne obrazy Matki Boskiej, mówiąc o Bożej opatrzności. Adolf zaczął swoją działalność w Monachium przed kościołem rodziny króla Sobieskiego, kościołem Teatynów, wybudowanym dla wdzięczynienia za życie Maksymiliana Emanuela, potomka Jadwigi Wittelsbach z Dachau, towarzysza w bitwie pod Wiedniem króla Jana III Sobieskiego. Jego córka była regentką Bawarii. Nakaz miała karmelitanka Maria Anna Lindmeier modlić się za rodzinę Sobieskiego. Modliła się i widziała 11 listopada 1703 roku, jak dusza króla Polski poszła do nieba. Widziała o tym siostra Paskalina, urodzona rówieśnica świętego Maksymiliana Kolbe, urodzona 25 sierpnia 1894 roku. Już po tym, jak w maju 1894 roku Matka Boża w Oświęcimiu odebrała Żydom kościół dominikanów Świętego Krzyża. Dalt Etting, 19-letnia, wstąpiła 24 maja 1913 roku. Dzień wcześniej, 24 maja, dzień potem urodziny świętego ojca Pio i urodziny Bronisława Komorowskiego, rówieśnika Adolfa, wstąpiła w Alt Etting do sióstr świętego Krzyża. Została sekretarką nuncjusza papieskiego Eugenio Pacelli, który był tutaj w tym szpitalu
jako nuncjusz papieski kilkakrotnie. Wiem, że był 2 maja 1931 roku, a wcześniej był chyba w 1929 roku. Był wtedy już ten ołtarz Nolte. Były krzyż, w którym są relikwie Świętego Krzyża. A dzisiaj nie tylko święty Stanisław Kostka, u którego polski episkopat był 13 listopada 1962 roku razem z Karolem Wojtyła i świętym dzisiaj Janem XXIII, który był jako nuncjusz, był w Polsce, Jan XXIII, zrobiony przez Franciszka Świętym w 666. rocznicę jego instalacji, miesięcy w jego instalacji. Instalacji na stolicy Piotrowej. Święty Stanisław Kostka. W rocznicę pobytu episkopatu Polski u Stanisława Kostki 13 listopada 1983 roku było w Rzymie beatyfikacja Miriam z Abelin, mojej Arabki. I tego dnia we Wiedniu zmarła nasza siostra Pastelina. Widzi ją o tym nimfa Kazimiera Suchońska, która oddała się w ofierze za Polskę Chrystusową. Jej kult został usunięty przez Nycza. To jest jedyne zdjęcie, które wykonałam w 2001 roku, gdy pielgrzymowałam na Gargano. I po drodze spotkałam siostrę z dziwnym krzyżem. Wytłumaczyła mi, że ten krzyż to jest krzyż Ducha Świętego. Powiedziała, że mówiłam, jak bardzo mi bliska jest święta Edyta Stein. W dniu jej kanonizacji została cudownie uzdrowiona córka mojego dyrektora, doktora Hohenbostel, 17-letnia Zofia. Siostra, która tutaj jest na zdjęciu, powiedziała mi, że mają też taką świętą Żydówkę, Emanuele Kalb, która oddała się też za nawrócenie Żydów. Była przełożoną duchaczek. Zaprosiła mnie do swojego klasztoru i zobaczyłam kult nimfy Kazimiery Suchońskiej. A że wtedy założyliśmy wspólnotę rodzin. Dały mi siostry swój adres do Rzymu. Wspólnotę rodzin w roku świętego, wtedy myślałam, kardynała Wyszyńskiego 2001, 26 sierpnia założył razem z nami nasz przyjaciel, ksiądz Olczyk, siostrzeniec biskupa Baryły, który właśnie w tym klasztorze duchaczek przyjął święcenia kapłańskie. Było to 5 marca 1944 roku. 80 kapłanów w 1944 roku przyjęło święcenia kapłańskie w kościele świętego Tomasza, gdzie był kult siostry nimfy Kazimiery Suchońskiej.
i pielgrzymowałam do Rzymu. Bardzo chciałam spotkać siostry, które w każdej rodzinie był problem zniewolenia. A założyliśmy wspólnotę rodzin pod patronatem Mateusza Talbota, świętego alkoholika, rodziców świętej Tereski, świętego Michała Archanioła. Tutaj, w tej kaplicy, mieliśmy mszę świętą za rodziny. I nie było wspomnienia w 2002 roku o kardynale Duchowskim, zmarłym 100 lat wcześniej w Rzymie 22 lipca. 20 lipca w 2002 roku prosiłam Matkę Boską o połączenie z nowym biskupem Gądeckim. Urodził się 19 października 1949 roku o 12 w południe 20 lipca otrzymałam połączenie. Tłumaczył mi się biskup Gądecki, że nie miał czasu, że nie pomyślał, że jest stulecie śmierci kardynała Leduchowskiego. A w niedzielę 21 lipca, była to sobota, jak rozmawiałam z biskupem Gądeckim o 12 w południe 20 lipca w 2002 roku świętego Eliasza. Dwudziestego pierwszego lipca świętego Filipa Neri w tej kaplicy mieliśmy mszę świętą. Prosiłam też o wsparcie Hermana Cohena, którego historię odkryłam w dniu beatyfikacji 108 męczenników, kiedy podano mi książkę Eucharystii 13 czerwca 1999 roku. Była msza i adoracja za rodziny. W tej kaplicy ksiądz Olczyk prowadził. W tym czasie 21 lipca 2002 roku umierał ksiądz Franciszek Fodeberg, znający męczenników z Lübeck. Kapłan, który zgodził się 10 kwietnia w 1983 roku obchodzić Niedzielę Bożego Miłosierdzia z obrazem Jezusa Miłosiernego na pierwszej komunii Joanny przygotowywanej przez dziadka apostoła Bożego Miłosierdzia w Gdańsku do tego niezwykłego dnia. Był wystawiony obraz Jezu, ufam Tobie. W łączności ze zmarłym dziadkiem 10 marca 83 roku. Nie wiedzieliśmy, że w tego dnia, 10 kwietnia w 83 roku, za przyczyną ojca Pio odzyskała życie Wanda Mosko, zmarła 19 marca 1983 roku. Paskalina, sekretarka Piusa XII, która do Altötting wstąpiła 25 maja 1913 roku, zmarła 13 listopada 83 roku, w dniu, kiedy w Rzymie trwała beatyfikacja małej Arabki Miriam, która założyła Karmel w Betlejem. Jak to wszystko się łączy?
Kiedy teraz Kościół przejęli władcy świata, pomagają nam święci. I dzisiaj jest taki dzień. Pamiętam, jak odkryłam przez duchaczki, bo szukałam kościoła, gdzie są. W 2001 roku szukałam kościoła. Służyły przy kościele Serca Chrystusa Króla. Odwiedziłam ich. Bardzo się ucieszyły. Pamiętam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I pielgrzymowałam na Garganu. A wracając z domu, odkryłam nowennę do nimfy Kazimiery Suchońskiej. W tym samym kościele, w tym samym świętego Tomasza, gdzie było 25 marca 1944 roku. Było wyświęconych 80 kapłanów, w tym biskup Baryła, wuj księdza Arkadiusza Olczyka, który tutaj modlił się z nami, razem z założyliśmy wspólnotę rodzin uzależnionych. I tutaj w tej kaplicy modlił się. Podczas adoracji modliliśmy się za rodziny i umierał Franciszek von der Berg. Osiemdziesięciu kapłanów. Święcenie 80 kapłanów zawdzięczali księdzu. Ksiądz Stanisław Czajka był 2 lata młodszy od Piusa XII. Zawierzył seminarium duchowne częstochowskie będące w Krakowie Niepokalanemu Sercu Maryi, za przykładem Piusa XII, który zawierzył cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi 1 stycznia 1943 roku. Było to 700 lat diecezji chełmińskiej. Nimfa Kazimiera Suchońska pomagała moim dziadkom. Znalazłam nowennę do niej. Siostry duchaczki. Ksiądz Stanisław Czajka umierał w grudniu 1943 roku. Zebrali się wszyscy razem z biskupem Sapiehą przy jego łożu. Nagle siostra usłyszała: macie lekarstwo, woda z Lourdes. I otrzymał wodę z Lourdes, która go uzdrowiła. Dziękował do końca życia za wodę z Lourdes. Było to 2 grudnia 1943 roku. Dzień tragedii w Bari. Tony gazu musztardowego zebrali amerykańscy Żydzi na statkach. Miały być rzucone na wszystkie większe miasta polskie, niemieckie. Zostało, miały być wytrutych miliony Niemców. Wedle programu Niemcy muszą zginąć. Kaufmana z Nowego Jorku. To był kuzynem Kaufmana, gauleitera Hamburga. Przez 20 lat, który promował Adolfa Hitlera 33 razy. Który nadał mu obywatelstwo honorowe miasta Maryi 19 kwietnia
1933 roku. Sam zostając wszechwładnym 16 maja 1933 roku. Szesnastego maja 1974 roku, piątym kanclerzem Niemiec został Żyd Helmut Schmidt, który urodził się w Hamburgu na Barmbeku 23 grudnia w 1916 roku. W 1902 roku w tym samym miejscu w Hamburgu, na Harburgu, urodził się zbrodniarz Bruno Stettebacher 7 lutego 1902 roku. Była to rocznica urodzin Romualda Jobrzykowskiego i dzień urodzin jego bratanka Romualda Jobrzykowskiego, który został kapłanem, wyświęcił go na kapłana Romuald Jobrzykowski 20 stycznia w 1940 roku. Został zlikwidowany ksiądz Romuald Jobrzykowski, urodzony tego samego dnia co Bruno Stettebacher w Hamburgu. Szef policji w Hamburgu od 24 grudnia 1932 roku, w dniu, kiedy w Norymberdze umierał Bruno Rothschild, kapłan, miał 32 lata. Kapłanem został 1 lipca 1932 roku, w dniu, kiedy Eugenii Rawasku ukazał się Bóg Ojciec. Bruno Rothschild obrażał Boga, miał sprawy sądowe, a potem był aptekarzem i poznał historię Teresy Neumanns Kenisreuth, która była cudownie uzdrowiona i dwa razy w dniu beatyfikacji, w dniu kanonizacji świętej Tereski. A opisywał to Aretin, potomek syna króla Armenii, którego Sobieska, córka Sobieskiego, urodzona i koronowana w łonie matki na Wawelu 2 lutego 1676 roku. Tak, Teresa Kunegunda Sobieska w niebie jest. Modli mi się za jej duszę. Pomogła mi. Nie raz. Adoptowała syna króla Armenii w Wenecji na wygnaniu. W Wenecji na wygnaniu 13 grudnia 1707 roku. W tym dniu w Krakowie, w kościele reformatów, ukazał się Jezus Miłosierny. Modlili się wszyscy litanią do imienia Jezus. Była zaraza. Pomierało wielu księży i braci zakonnych. I 13 grudnia w 1707 roku z obrazu Jezusa Miłosiernego, kopia obrazu z Kościoła Bożego Miłosierdzia w Krakowie, wyszedł Jezus Miłosierny. O tym wszystkim wiedział nasz święty Pius XII, fatimski apostoł,
wybrany przez Boga, przez Matkę Bożą. Wiedziała o tym 12 kwietnia w 1937 roku Luigina Sinapi, której Matka Boska kazała pójść do Watykanu, powiedzieć, że Pacelli będzie papieżem i że za 10 lat pojawi się przy trzech fontannach. Wiedziała o tym nasza siostra Pascelina, rówieśnica Maksymiliana Kolbe, zlikwidowaną projektem Wyszyńskiego Andrzeja w dniu, kiedy podpisano Kartę Atlantycką. Uzdrowiony cudownie wodą z Lourdes, ksiądz Stanisław Czajka, 28 października 1944 roku został biskupem częstochowskim. Tego dnia w Ameryce Polonia spotkała się z Rooseveltem, który obiecał, że dotrzymają umowy w Karcie Atlantyckiej. Zamordowano tego dnia planowo Maksymiliana Kolbe, by przyjąć całe wydawnictwo. Przywieziono go do Oświęcimia 28 maja 1941 roku, w dniu, kiedy zamordowano planowo arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, urodzonego w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes 11 lutego 1858 roku. A tego dnia w Warszawie Matka Boska ukazała się w Lourdes, była drukowany życiorys nawrócenie Hermana, fotopianisty, towarzysza Liszta. Życiorys i nawrócenie Hermana Cohena z Hamburga. Książkę wydał, życiorys wydał Józef Tomaszewski, mój dziadek. Pradziadek. Dzień objawienia się w Lourdes, dzień urodzin arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, który wyświęcił, wybierzmował 12-letniego Stefana Wyszyńskiego w 1913 roku, kiedy zaczął swoją działalność Adolf. 25 maja 1913 roku, dzień wcześniej, siostra Pascalina wstąpiła do klasztoru Świętego Krzyża w Altötting. Siostra Pascalina urodziła się 25 sierpnia 1894 roku. Jej mama była katoliczką z Dachau, a jej tata ewangelikiem z Ingolstadt, gdzie 3 maja 1915 roku wydano rozkaz budowy fabryki amunicji w Dachau. Program obóz w fabryce amunicji założyli 22 marca 1933 roku. Dachau, gdzie byłam wielokrotnie, przepiękne miasteczko przy Monachium. Pierwsza wzmianka jest 8 sierpnia 1805 roku, a zapis jest 15 sierpnia 1805 roku, kiedy Dachana przekazała do Freising kościół
swoje budynki i całe swoje dobro. Niezwykła nasza siostra Paskalina towarzyszyła ostatniemu papieżowi Piusowi XII. Papieżowi, który ratował tak wielu ludzi. Święty nasz, który był tutaj w tym kościele. Arcybiskup Jobrzykowski. Wiedział, że Bruno Stekebache, urodzony w dniu urodzin jego bratanka Romualda Jobrzykowskiego, zamordowanego 20 stycznia 1940 roku, został szefem policji w Hamburgu 24 grudnia w 1932 roku, kiedy w Norymberdze umierał 32-letni kapłan Bruno Rothschild. Hermann Cohen był wnukiem rabina Poznania, Rafała Cohena. Jego dziadek 4 lipca 1776 roku otrzymał nominację na rabina Hamburga, Altony i Wandsbeku. Zmarł jego dziadek 11 listopada 1803 roku na Altonie. Pochowany jest na cmentarzu żydowskim powstałym 11 lipca 1611 roku przez portugalskich Żydów. Było to 100 lat po wniebowzięciu duszy króla Jana III Sobieskiego, które widziała karmelitanka Maria Anna Lindmeier, prowadząca mnie po Bawarii. Pisał o Marii Annie Lindmeier mój tata, Bernard Jan Paweł Tuszyński, apostoł Bożego Miłosierdzia, jak pisał o siostrze Faustynie, która ratowała mu życie i która mi towarzyszy, która wysłuchała mojej prośby połączenia rodziny. Pamiętam, jak po 9 dniach nowenny 13 maja 1981 roku powiedziałam, że będę w Hamburgu na rocznicę ślubu. Hermann Cohen, mój przyjaciel, odnowił Karmel we Francji i w Anglii. Zanim było objawienie w Lourdes, założył pustelnię Matki Boskiej Nadziei koło Lourdes za radą proboszcza z Ars. Nawrócił się w Bad Ems mocą Eucharystii 8 sierpnia 1847 roku. 13 lipca 1870 roku Bismarck w Bad Ems sfałszował depeszę, która była prowokacją do wojny prusko-francuskiej. Hermann Cohen został duszpasterzem francuskich więźniów w Berlinie, w Szpandau. Zmarł tam 20 stycznia 1871 roku, miał 50 lat. 20 stycznia 2021 roku znalazłam jego życiorys. Który wydał mój pradziadek. Mój pradziadek Józef Tomaszewski w Warszawie. Mój dziadek Stanisław Tomaszewski, urodzony w Poznaniu, założył Gazetę Bydgoską w Niepolskiej Bydgoszczy 1 października 1891 roku, w dniu, kiedy Antoni Kowalczyk, jednoręki Kowal, brat
latach Maryi w Kanadzie. Miał śluby. Wiedział, że Polski nie zobaczy. Miał wielką walkę duchową. Był bierzmowany, Antoni Kowalczyk. Był bierzmowany w Hamburgu. Chociaż Michała Archanioła. I cudownie uzdrowiony. Kiedyś klęknął na środku miasta i prosił Boga, żeby go wziął z tego grzesznego miasta. Nie widział, że to jest miasto Maryi. Że tutaj zmarł święty papież Benedykt V. Że tutaj urodził się Hermann Cohen, Augustyn Maria Najświętszego Sakramentu. W rocznicę powstania diecezji hamburskiej 10 listopada 1831 roku. 10 listopada 1820 roku urodził się Hermann Cohen w Hamburgu. Była to rocznica praw miejskich Wadowic 10 listopada 1430 roku. Wadowice, gdzie powstał Karmel świętego Józefa, któremu zawdzięczamy nawróceniu Hermana Cohena. Jak pisał święty Rafał Kalinowski, dziękował siostrom z Łagiewnik za wydanie życiorysu Hermana Cohena, przez które tyle ludzi się nawróci. Siostry z Łagiewnik wydały ten życiorys 31 maja 1898 roku. Prowadzi nas. A potem 10 listopada 1943 roku już przygotowali gazety i tutaj w Hamburgu zgilotynowano 3 kapłanów i pastora, aby ich krew spłynęła razem. O tym mówił 12 października 1986 roku obecny przestępca Franciszek, który 18 sierpnia 2021 roku powiedział, że wyszczepianie to jest miłosierdzie. A tego dnia zorganizowano reklamę w Dachau we wszystkich językach. Polka, 18-letnia Julia, zachęcała do wyszczepień. A rok wcześniej, 18 sierpnia 2020 roku, militarnie Izrael przejął Dachau. Nad obozem latały samoloty izraelskie, a w środku minister obrony Niemiec Annegret dziękowała Żydom i mówiła o Holokausie. Tego dnia, 18 sierpnia 2020 roku, w kościele świętego Józefa, gdzie był Franciszek, zaostrzono przepisy sanitarne i wydano obrazki Jana Pawła II, że to największy święty czasów koronawirusa. Święty urodzony w Wadowicach, w dniu, kiedy w Rzymie powstał Kościół Serca Chrystusa Króla. Był tam w swoją 60. rocznicę urodzin. 18 maja 1980 roku. A potem był w Bonn. 15 listopada 1980 roku. Jan Paweł II, polski papież. W pałacu wnuka króla Jana III Sobieskiego, Klemensa Augusta. Spotkał się z ambasadorem polskim w Niemczech, synem Bolesława Bieruta, i z Helmutem Schmidtem. Tam ustalali stan wojenny na 13 grudnia 1981 roku, gdzie Helmut Schmidt spotkał się z Honeckerem, a w Polsce Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Wszystko było dobrze przygotowane, tak jak Solidarność 16 czerwca 1913 roku w Moskwie połączyło się 60 zakładów. Przez to też 14 sierpnia w 1980 roku utworzyli w Gdańsku nową Solidarność.
Ale Polska Solidarność powstała 17 sierpnia, kiedy przyszedł ksiądz Jankowski, bo Polacy potrzebowali księża i tak uważaliśmy, że Jan Paweł II jest papieżem polskim. Niestety był to plan wydany dokładnie 12 października 1492 roku w Konstantynopolu, kiedy wnuk króla Władysława Jagieły odkrył Amerykę. A potem, 95 lat potem, w Lublinie wybrali króla Polski, Saula Walla, aby jego potomkowie dzisiaj rządzili w Izraelu. W Izraelu, którego proklamowali 14 maja 1948 roku, kiedy w Dachau, skąd pochodzi matka Paskeliny, katoliczka, w obozie koncentracyjnym Dachau umieszczono 2,5 tysiąca kobiet, kazano im płacić czynsz. Ksiądz Rot, więzień Dachau, wywalczył dla nich osiedle mieszkaniowe 4 lipca 1950 roku. Został zamęczony, zlikwidowany w 60 roku. Wiedział o tym Pius XII, który umierał 2 grudnia w 1954 roku i objawił mu się Jezus, uzdrowił go. A wcześniej jego przyjaciel umieszczony został w Dachau 11 lipca 1941 roku, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa Wocławka. Leona Wetmańskiego, biskup Neuhäusler, założył Karmel Krwi Chrystusa w Dachau. Urodził się 27 stycznia 1888 roku przy Dachau. Swoje urodziny, 56, biskup Neuhäusler obchodził w Dachau. 27 stycznia 1945 roku, kiedy niby Rosjanie wyzwolili Dachau. Komendant Rudolf Hess nawrócił się w Wadowicach 12 kwietnia w 1947 roku, a tego dnia objawiła się Matka Boża przy trzech fontanach, jak obiecała 12 kwietnia Luidzinie Sinapi. Już wtedy papieżem był Pius XII. Wiedział o tym, bo wiedział 10 lat wcześniej, że powstanie 12 kwietnia w 1947 roku, że ukaże się Matka Boska przy trzech fontannach. Była to również rocznica, przez co został, dlaczego został nuncjuszem papieskim w dniu urodzin Hitlera 20 kwietnia w 1917 roku. 12 kwietnia 1917 roku w Monachium zmarł nuncjusz papieski. I tego samego dnia, 12 kwietnia w 1937 roku, w 1917 roku umarł biskup Franciszek. Umarł biskup Franciszek, który wyświęcił na kapłana 29 czerwca w 1913 roku biskupa Neuhäuslera, zmarłego 14 grudnia 1973 roku, pochowany w Dachau w Karmelu Krwi Chrystusa, gdzie byłam świadkiem profanacji. Było to 28 kwietnia w 2019 roku. Dzień, kiedy w kościele błogosławionego Detkensa na Bielanach była profanacja Eucharystii. Nasz święty papieżu Piusie XII, który byłeś w tym kościele, nasza
siostro Paskalino, święta Rabko, święty Stanisławie, wszyscy święci, święty Stanisławie Kostka, który widziałeś, z którym objawiała się Matka Boska Królowa Polski, bo Hamburg to jest miasto budowane przez przodków królowej Polski, Małgorzaty Brandenburskiej, pochowanej tutaj w Raciborzu, przez której koronację 26 czerwca w 1295 było od nowa Królestwa Polskiego po 216 latach. Wszyscy święty, święty Boże. Tu w Hamburgu, w tej kaplicy, gdzie było tyle cudów, błagamy. Matko Boża, chroń nas. Oddajemy się po raz kolejny pod Twoją opiekę. Wszystkich oddajemy, nasze rodziny. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu miłosierny, który za przyczyną siostry Faustyny przeprowadziłeś mnie do Hamburga, aby ratować moją rodzinę. W tej kaplicy była modlitwa za nasze rodziny. Mistyczne ciało Chrystusa, święty Benedykt V, święty Piusie X, polski papieżu, obiecany 3 maja 1833 roku przy myślu Bronisławowi Markiewiczowi, założycielu Michalitów, który sprowadził Salezjanów, i księży Janie Świerc, proboszczu Karola Wojtyły, który w potworny sposób został zlikwidowany 27 czerwca w 1941 roku w Oświęcimiu. To był kościół świętego Stanisława Kostki w Krakowie, Salezjanów, gdzie aresztowano 23 maja 1941 roku 12 Salezjanów. Była to rocznica 25, kiedy 23 kwietnia 1916 roku powstała Kaplica Serca Jezusa w Oświęcimiu, w obozie dla uchodźców. A 33 lata potem w Bonn utworzyli żydowskie miasto, żydowskie państwo pod opieką czosnku dla Niemców, którzy mieli zginąć, tak jak i polski naród. A teraz rządzą potomkowie Saula Wala. Dlatego te 17 na 18 sierpnia, podobno w 1587 roku, kiedy było dwóch królów polskich, kiedy wybrano 44. króla Zygmunta III Wazę, który rządził 44 lata Polską, ojczyzną Maryi. Jezu, ufam Tobie.